tle za moimi plecami widzimy pracę na ulicy Rawskiej. Mimo że sytuacja w Polsce, u nas również w mieście, no jest wyjątkowa z racji tej pandemii, te inwestycje w mieście Skierniewice, które mamy z środków zewnętrznych, mówię tutaj właśnie o ulicy Rawskiej, mówię tutaj o Centrum Kultury i Sztuki, są realizowane. Dobra informacja jest taka, że planowane zakończenie tej inwestycji było na miesiąc październik bieżącego roku, natomiast patrząc na harmonogram i tak myślę, że z ostrożnością, ale możemy powiedzieć, że te prace tutaj za moimi plecami, czyli już oddanie tej ulicy łącznie z rondem, bo teraz już w tej chwili rozpoczęły się prace na tym rondzie na ulicy Rawskiej, zostaną zakończone w miesiącu sierpniu, co naprawdę jest bardzo dobrą informacją. Ja mogę tylko ze swojej strony przeprosić wszystkich Państwa za utrudnienia i mieszkańców tutaj ulicy Rawskiej, bo wiemy, że podczas tych wymian sieci, jakby tych wszystkich prac ziemnych, naprawdę tutaj te utrudnienia były dość duże i dla mieszkańców, jak i również dla wszystkich sklepów i wszystkich, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą, ale już za dosłownie 2-3 miesiące, drodzy Państwo, naprawdę ulica Rawska będzie charakterem przypominała nasz skierniewicki rynek, będą lampy, które są na naszym skierniewickim rynku. Praktycznie są wszystkie położone nowe sieci, nowa droga, 49 miejsc parkingowych, rondo ze ścieżką pierwszorowerową, z 5 wjazdami, zjazdami, czyli to jest komunikacja bardzo ważna z ulicą Kilińskiego, żeby w tych godzinach porannych się nie korkowało, także naprawdę myślę, że kolejna fajna, potrzebna inwestycja w naszym mieście. Przypomnę, z dofinansowania koszt tej inwestycji to prawie 8 milionów złotych.